Lewica wygra tegoroczny plebiscyt na młodzieżowe słowo roku? Zapytaliśmy o to uczniów 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Od początku lat 20. cierpię na niedobór essy. Młodzieżowych słów nikt nie używa, słyszy się takie protesty. Jakie słowo twoim zdaniem powinno wygrać tegoroczny plebiscyt i co ono oznacza? Myślę, że słowo slay. Ja uważam, że cringe, dlatego że używam go najczęściej. Wydaje mi się, że NPC. Myślę, że gigachat. To jest osoba, gdy się określamy tym słowem, osobę, która wyróżnia się na tle innych w pozytywny sposób. I jakby, nie wiem, reprezentuje takie idealne wartości. Moim zdaniem twoja stara. Nie wiesz co powiedzieć, to odpowiadasz twoja stara. Koniec tematu. A co oznacza słowo slay? Wydaje mi się, że używa się go, kiedy osoba jest z czegoś bardzo zadowolona i nie wiem, chce pokazać swoją, nie wiem, dumę ze zrobienia jakiejś rzeczy. Nigdy się z tym nie spotkałem, niestety. W zasadzie to nawet nie wiem, co oznacza, więc nie wiem, dlaczego się tam znalazło, ale... Nie mam pojęcia, co oznacza, ale denerwuje mnie czasami, jak idzie sobie osoba po korytarzu i nagle robi slay. Używamy go, kiedy chcemy określić, że coś nam się bardzo podoba lub jesteśmy z czegoś bardzo dumni i nas po prostu zachęca. Ja jestem akurat osobą, która bardzo dużo używa tego słowa. Okay, a kim jest NPC-ek? Teraz dużo osób uważa się za taką główną postać, czujemy się jak taki main character po prostu i NPC-ty to są według nas wszystkie osoby dookoła. Nie wiem. Osoba, która idzie w takich utartych bardzo konwencjonalnych szlakach, ale w taki negatywny sposób. To jest osoba, która zachowuje się bardzo tak jak taka postać z gry, która, lekko mówiąc, nie ogarnia niczego. Po prostu tak się zachowuje według ściśle ustalonych schematów. To jest taka losowa osoba, którą na przykład mijamy i totalnie nie, jakby nie mamy z nią żadnych emocji. A co oznacza słowo odklejka? Jest to, kiedy ktoś jest totalnie oderwany od rzeczywistości, może powiedzieć, że żyje w swoim świecie. Nie wiem, co się dzieje, więc odklejam. Okej, okay, więc się odkleiło. I jedna z osób nagle wylatuje z tematem kompletnie niezwiązanym, albo po prostu odlatuje w swoją przestrzeń i kiedy osoby próbują się z nią kontaktować, no to ona nie wie, co powiedzieć na przykład. No to jest, kiedy osoba po prostu zrobi coś nieprzewidywalnego w danym momencie, albo po prostu coś, co innych szokuje. A co sądzisz o słowie Gilbert? Czy twoim zdaniem ten trend TikTokowy powinien się do tej finali 20 załapać, czy może jednak nie? Uważam, że powinien się załapać, bo w zasadzie to jest, nie wiem, moim zdaniem zabawa, więc jako tako to nikomu nie przeszkadzałoby. Sama się nigdy nie spotkałam z tym słowem. Nic ono nie oznaczało i tak od czapy dawanie słów do listy, słów, które mają niby nas reprezentować, nie jest dobrym zjawiskiem. Wydaje mi się, że tak, bo no, pojawiło się na TikToku od jednej osoby, a że TikTok jest teraz jedną z najbardziej używanych aplikacji przez młode osoby. Pojawiło się tak pewnie przez jakiś mem i tak zostało i moim zdaniem nie powinno się znajdować na tej liście, bo jest tylko na TikToku i nie używa się też go powszednio. Wszyscy ludzie wokół mnie zachowują się jak NPC. Krzyczą w kółko jak zdarta płyta. Jadę sprawdzić, kto pytał. Slay Queen. Kto nie wziął udziału w głosowaniu, jest susem i NPC-tem. Niezależnie jakie słowo wygra, jest gigaczadem. Dla Flesza Emilia Gawler i Adam Sworacki. Slay! I'm gonna go get some more.